Ostatnio w komentarzach proponowaliście, by na kanale pojawił się film o buildach do Cyberpunka. Spełniam zatem wasze życzenie i tym samym rozpoczynam nową serię na kanale z buildami inspirowanymi różnymi postaciami lub grupami z uniwersum Cyberpunka. Więcej szczegółów poznacie już za chwilę. Ja jestem Jaro i zapraszam was na film Build Maelstromowca w Cyberpunku. Maelstrom jest jednym z najbardziej ikonicznych gangów w Night City, głównie za sprawą swojego zamiłowania do modyfikacji swojego ciała i instalowania masy szczepów. Wśród najbardziej znanych członków grupy znajdują się aktualny przywódca Royce, poprzedni dowodzący Brick, a także Dam-Dam. Charakterystyczną dla nich cechą są z pewnością cybernetyczne, świecące jaskrawą czerwienią oczy. Nie wiem, czy jest jakiś członek Maelstromu, który ich nie posiada. Zarówno Royce, jak i Dam-Dam posiadają unikalną broń, na której się opierają. W przypadku Royce'a jest to Chaos, pistolet typu Tech oraz mech strzelający laserem. Dam-Dam z kolei posiada rewolwer Dum-Dum, broń typu Power, posiadającą 100% szans na trafienie krytyczne. Nasz V jednak potrzebuje czegoś własnego. Wprawdzie oba z tych pistoletów da się zdobyć, jednak jest to możliwe jedynie poprzez wdanie się w konflikt z gangiem, a chcielibyśmy prędzej dołączyć do Maelstromu, niż się z nimi wzajemnie pozabijać. Pierwszym krokiem będzie zatem zdobycie ekskluzywnej i potężnej broni. Jest to możliwe dzięki maelstromowemu vendorowi, który posiada w swojej ofercie jedną z najpotężniejszych broni w całej grze, a mianowicie DB2 Satara. Jest to przepotężny, legendarny shotgun typu Tech, który potrafi strzelać przez ściany. Jednak w większości przypadków, i zgaduję, że podczas każdego z waszych przejść, dostęp do sprzedawcy jest niemożliwy, a jest on jedyną osobą, od której można kupić ową broń. Co zatem zrobić, aby położyć swoje ręce na legendarnej Satarze? Jak można było się domyślić, trzeba najpierw kupić się w łaski Maelstromu. Podczas jednej z pierwszych misji, kiedy to musimy odebrać od gangu Flatheada, mamy w teorii kilka opcji rozwiązania tego questa. Po spotkaniu ze Stout dostaniemy od niej zainfekowany Cred Chip, na spotkaniu z Royce'em możemy go wykorzystać lub nie. Jeśli damy Royce'owi chip i poinformujemy go o wirusie, Militech zaatakuje All Foods, ale Maelstrom będzie dla nas przyjazny. Niestety wybranie tej opcji nie da nam dostępu do vendora. Druga opcja to danie zainfekowanego chipu Royce'owi, który wypali ich Netrunnera i rozpocznie z nimi walkę. Tak, w tym przypadku również vendor będzie niedostępny. Jest jeszcze trzecia opcja, czyli zastrzelenie Royce'a od razu podczas pierwszej rozmowy, no i niestety wtedy również nici z shotguna. W każdej innej opcji, która zakłada niedogadanie się z gangiem, jak i nie poproszenie Jackiego, by usiadł, czy wyrwanie którejś z wieżyczek, skutkować będzie tym samym. No to w jaki sposób można dostać się do sprzedawcy? Mało osób wie, ale istnieje jeszcze jedna zupełnie inna opcja. By do niej doszło, nie można spotkać się ze Stout. Dlaczego? Gdyż podczas spotkania V mówi jej, że bota ukradł Maelstrom, więc zawsze Militech wyśle swoich żołnierzy do All Foods. Jednak, kiedy nie spotkamy się ze Stout, ta nie będzie wiedzieć o gangu. Niestety wtedy V musi kupić bota ze swoich pieniędzy, ale w zamian otrzyma dostęp do vendora z potężnym asortymentem. Kupienie się w łaski Maelstromu jest zatem dość kosztowne, ale DB2 Satara w zupełności to rekompensuje. Oczywiście schematy DB2 Satara dostać można w wielu sklepach, to samo z już gotową bronią, jednak legendarną wersję tejże broni oferuje jedynie maelstromowy vendor, no i pasuje do buildu. Maelstrom, maelstromowy vendor, wiecie o co chodzi. Jesteśmy już w stosunkowo dobrych relacjach z gangiem, więc fajnie byłoby do niego dołączyć. V niestety bardzo różni się od każdego z członków gangu, nawet w pełni owszczepowany. Dlatego przydałoby się trochę upodobnić do maelstromowców. Ten element buildu jest absolutnie opcjonalny, ale tworzy idealne dopełnienie, jeśli chodzi o wygląd V. Istnieje mod, który zmienia ciało postaci gracza na ogromnie przerobione, a także daje mu świecące na czerwono cybernetyczne oczy, charakterystyczne dla członków grupy z All Foods. Poza shotgunem wypadałoby mieć w ekwipunku jeszcze coś. Stawiam tutaj na rewolwer typu Tech Comrade's Hammer, który zdecydowanie przyda się na przeciwników w ciężej dostępnych miejscach, gdzie ciężko tak po prostu wlecieć w nich z shotgunem. No i z racji bycia bronią typu Tech, pistolet również może strzelać przez ściany, więc idealnie wpasowuje się w build. Tym bardziej, że można go zdobyć zupełnie za darmo podczas jednej z kronik NCPD w Santo Domingo. Jak wiadomo, maelstromowcy są dość wybuchowi. Z tego też powodu kolejnym rdzeniem buildu będą granaty. Dużo granatów. Wszystkie granaty, jakie znajdziecie, się tutaj nadadzą. Elektryczne, tnące, wybuchające, przylepne, nieprzylepne, wszystkie.
Granaty są świetnym uzupełnieniem tego buildu, głównie ze względu na combo, jakie tworzą ze strzelbą. A mianowicie po rzuceniu granatem w przeciwnika, gdy ten zrywa się z miejsca, by uciec i zaatakować gracza, wystarczy strzelić w niego z satary, dzięki czemu zwyczajnie go odrzuci i zatrzyma w miejscu, dzięki czemu otrzyma zarówno damage ze strzelby, jak i od wybuchu granatu. Ta forma walki jest też niesamowicie prosta do pozyskania, gdyż najzwyklejsze granaty można skraftować z powszechnych komponentów, dzięki czemu możemy ich natworzyć gigantycznie dużo i nie musieć się o nie martwić przez całą grę. Choć pewnie kilka razy zdarzy się, że będzie trzeba ich dotworzyć, bo będziemy ich używać bardzo dużo. Ostatnim elementem ekwipunku może być praktycznie wszystko, czego tylko lubicie używać. Build opiera się głównie na granatach i strzelbie satara i w większości sytuacji nic więcej nie będzie wam potrzebne. Pistolet Comrade's Hammer dobrze mieć na ciężej dostępnych przeciwników, a w razie czego, gdyby combo satary i granatu nie wystarczyło, można do tego dodać również jakąś strzelbę smart. Z racji tego, że i tak będziemy mieli wymaksowane drzewko strzelb, to powinien to być bardzo dobry wybór. Możecie wybrać na przykład Baxing Chong, dostępne po ukończeniu gry i pokonaniu Adama Smashera w jego bazie na Ebunikę, lub po prostu postawić na jego odpowiednik, czyli Kang Tao L69 Zuo. Możecie zakupić tę strzelbę bez żadnego problemu w Downtown i tak prezentuje się gotowy ekwipunek. Oczywistym jest, że do używania broni typu Smart z samonaprowadzanymi pociskami potrzebny jest wszczep dłoni, ale do tego przejdziemy nieco później. Czas na chyba jedną z najważniejszych części tego odcinka, a mianowicie sekcji poświęconej drzewku umiejętności. Głównym założeniem jest wymaksowanie atrybutów ciała oraz umiejętności technicznych. Dodatkowym, ale również bardzo potrzebnym elementem jest wysoki poziom opanowania ze względu na zimną krew, która zapewnia bardzo przydatne bonusy. Zacznijmy zatem od atutów budowy ciała. W buildzie kluczowe jest wymaksowanie atrybutu ciała, bo dzięki temu mamy o wiele więcej HP i większą wytrzymałość, bo każdy poziom dodaje plus 5 HP i plus 3 punkty staminy. Dodaje także elementy takie jak szybsze poruszanie się przy trzymaniu przeciwnika oraz zwiększa obrażenia Gorilla Armsów, ale to akurat przy innym buildzie będzie bardziej przydatne. Jeśli chodzi natomiast o pomniejsze drzewka, to skupimy się tutaj na Demolce, Annihilation oraz Atletyce. Wśród atutów Demolki wybieramy Grad pocisków, który sprawia, że strzelby będą zadawać większe obrażenia o 3, 6 i o 10% na trzecim poziomie, co jest już dość sporym bonusem. 2. Pompka zmniejszające odrzut strzelb o 10%, a potem o 20%. Twarzą w twarz skracający czas przeładowania strzelby aż o 30%. Fala uderzeniowa, jeśli chcecie się szybciej poruszać trzymając strzelbę. W sam środek zwiększające obrażenia zadawane w tors przeciwnika o 10% i o 20%, bo strzelbami raczej nie będziemy celować w głowę. Rozwałka, która zwiększa szanse na trafienie krytyczne przez strzelby. Mangusta, zwiększająca szanse na redukcję obrażeń o 25% podczas przeładowania strzelb. Masakra, która zwiększa obrażenia krytyczne zadawane przez strzelby o aż 30% na maksymalnym poziomie. No i trzecia zasada, wtedy strzały ze strzelb będą silniej odrzucać przeciwników. Wśród perków atletyki wybieramy natomiast regenerację, dzięki czemu zdrowie postaci będzie się powoli regenerować podczas walki. Muł zwiększający udźwig postaci o 60. Niezabijalność zwiększająca maksymalne zdrowie postaci gracza V o 15%. Niezłomność zwiększająca maksymalną wytrzymałość o 10, 20 i 30%. Wielozadaniowość umożliwia strzelanie podczas ślizgu, sprintu i przeskakiwania. Ruch to zdrowie przyspieszające regenerację zdrowia podczas ruchu o 25%. Sprinterka, co również się przyda, aby sprint nie zużywał wytrzymałości postaci, bo tak jak wspominałem, będziemy dużo biegać, a głupio byłoby nie móc uciec od strzałów przeciwnika z powodu braku wytrzymałości. Pies wojny przyspieszający regenerację zdrowia podczas walki o maksymalnie 60% na drugim poziomie. W ogóle w tym buildzie bardzo opieramy się na regeneracji, bo jest dość ważna, kiedy naszą główną bronią jest shotgun, którym raczej trzeba podejść bliżej do przeciwnika. No i niezniszczalność na sam koniec, kiedy już będziemy mieli budowę ciała na 20 poziomie. Odblokować można również perkach, dzięki którym otrzymywane przez nas obrażenia będą zmniejszone o 10%. Przejdźmy teraz do drzewka zdolności technicznych. Każdy poziom zwiększa pancerz o 5% i oczywiście umożliwia używanie broni typu tech, kluczowych dla buildu Maelstromowca. Interesuje nas tu głównie drzewko inżyniera, choć do wytwarzania również zajrzymy.
W inżynierii wybieramy zatem pancerna, redukujące obrażenia otrzymywane od wybuchów o 10, 20 i 30% na trzecim poziomie, w zasięgu zapewniające odporność na efekty rzucanych przez Ciebie granatów, to jest bardzo ważny atut, grenadier, dzięki czemu będzie widać obszar, jaki obejmuje eksplozja granatu i łatwiej będzie nim wycelować, łowca androidów, zwiększający obrażenia zadawane robotom, dronom i mechom o 20, a potem o 40%, 11 na 10 pozwalające naładować broń tech od 75% i do 100% ich pojemności. Wzmocnienie eksplozji, granaty zadawać będą wtedy od 5% do 25% więcej obrażeń. Tesla zwiększająca od 15 do 55% mnożnik naładowania naszych strzelb typu tech. Broń Gaussa sprawiająca, że bronie tech, które są w pełni naładowane, zadają o 30% więcej obrażeń. Turbo doładowanie skracające czas ładowania broni tech o 15% i o 20% na drugim poziomie. Po odblokowaniu zdolności technicznych na 20 poziomie można wykupić również rzut w dziesiątkę, dzięki czemu granaty mogą zadawać krytyczne obrażenia oraz swobodny przepływ. Świetny perk, dzięki któremu nasza potężna strzelba DB2 Satara będzie ignorować pancerz przeciwników. Z craftingu za dużo nie bierzemy, no chyba że coś innego również uznacie za przydatne. Mechanik, rozmontowywanie przedmiotów dostarcza więcej komponentów, co przyda się do craftowania granatów, oraz saper, dzięki któremu granaty, które wytworzymy, zadawać będą o 10 i o 20% więcej obrażeń. To jest kolejnym powodem, by zaglądać często do ekranu wytwarzania i poświęcić chwilę na stworzenie granatów samemu. Czas na ostatnie drzewko w tym buildzie, czyli zimna krew z atrybutu opanowania. Zimna krew jest strasznie broken w cyberpunku, więc opłaca się ją używać. Każdy poziom opanowania zwiększa ponadto obrażenia krytyczne o 2%. Z zimnej krwi wybieramy, jak można się było spodziewać, zimną krew. Wtedy po pokonaniu przeciwnika dostajemy specjalny ładunek, który trwa 10 sekund i zwiększa prędkość ruchu o 2% i kumuluje się aż do 3 ładunków. Następnie wola przetrwania zwiększająca wszystkie odporności o 2,5% i o 6% na drugim poziomie za każdy ładunek zimnej krwi. Tank krytyczny wydłużający czas trwania zimnej krwi o aż 50%. Skrzep dający to, że pancerz zwiększa się o 8% za każdy ładunek zimnej krwi. Szybka krew zwiększająca regenerację zdrowia w walce i poza walką o 10% za każdy ładunek. Zimniejsza krew, dzięki której maksymalna liczba ładunków to 4, a nie 3. Zimna precyzja zwiększająca o 5% obrażenia od trafień w głowę. Może kiedyś kogoś trafimy z shotguna w głowę, choć tu bardziej chodzi o nasz dodatkowy pistolet. Mistrzowska forma, dzięki której gdy zdrowie V spadnie do zera, automatycznie się odrodzimy i nie będzie konieczności wczytywania save'a. No i na koniec, po ulepszeniu opanowania na 20 poziom, można wykupić również immunitet zapewniający odporność na krwawienie, zatrucie, podpalenie i porażenie podczas trwania zimnej krwi. Dzięki całemu temu drzewku V będzie praktycznie nie do zatrzymania, gdy tylko zdobędzie max ładunków zimnej krwi, a to nie będzie trudne z buildem Maelstromowca. Ekwipunek, wygląd i drzewko umiejętności mamy już omówione, więc zostało nam jeszcze zajrzeć do Wiktora. W miejsce oczu wszczepiamy Kiroshi, jakie tam tylko wam wpadną w ręce, które warto dodać powłokę ognioodporną, która, tak jak nazwa wskazuje, daje nam odporność na podpalenie. Oraz pancerz podskórny, który zapewnia zwiększenie pancerza. Układ nerwowy najlepiej ulepszyć o podstawowego Kerenzikowa, który będzie spowalniać czas podczas atakowania i celowania w trakcie wślizgu. Niestety lepsze Kerenzikowy wymagają ulepszenia drzewka refleksu, a tego build Maelstromowca nie uwzględnia. No i poza tym możecie także dobrać akcelerator synaptyczny, który spowalnia czas o 25% na 2 sekundy po wykryciu przez wrogów. Jeśli lubicie korzystać z takich efektów spowolnienia czasu, to na pewno okaże się to dla was przydatne. W dłoniach montujemy Smart Linka, żeby móc ewentualnie korzystać ze strzelby Smart, ale nie dajcie się nabrać na ten darmowy tatuaż od Wakako, który oferuje nam za wykonanie misji Sandry Dorset, gdyż wtedy bronie Smart faktycznie będą namierzać przeciwników, ale pociski będą omijać członków gangu Tiger Claws. Od taki fun fact, którym Wakako się z nami nie dzieli. No i w szkielecie montujemy tytanowe kości zwiększające udźwig oraz endoszkielet zwiększający maksymalne zdrowie. Oczywiście poza tym możecie dobrać jakiekolwiek wszczepy tylko chcecie, jakiekolwiek uznacie jeszcze za słuszne. Po takich przygotowaniach V jest perfekcyjnie przygotowany do walki i godnie reprezentuje Maelstrom. Czas ruszyć do boju. Przed wami gotowy build Maelstromowca.
I to już wszystko w tym filmie. Dajcie mi koniecznie znać, czy ten build wam się spodobał oraz czy jesteście zainteresowani kolejnymi odcinkami z tej serii. Możecie też proponować, który gang jako następny wziąć na warsztat lub którą postać, a ja zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!